Bo to się trochę tak zaczęło, że ja na pierwszym festiwalu Świdermajer gdzieś tam łaziłem po tych imprezach i przyszliśmy z harcerzami, ja na gitarze miałem wypalony jakiś tam wzorek Świdermajerowy, no i właśnie tutaj Tomek Brzostek mówi o to, może jakiś Świdermajer band, więc w zasadzie zaczęliśmy się na pierwszym festiwalu Świdermajer, ale taką swoją premierę, żeby zagrać, mieliśmy na tym drugim festiwalu. Trafiłem właśnie na festiwal Świdermajer i to był przełom. To było coś niesamowitego, bo w jednym miejscu pojawili się ludzie, z którymi po prostu chciałem być. Poczułem się. Znaczy, oni na co dzień są, tylko że są jakby rozcieńczeni w tej całej Tak, masie tak. obywateli miasteczka. Natomiast tam się pojawili nagle wszyscy razem i to była ogromna siła i pomyślałem sobie, że to nie jest takie proste stąd wyjechać, że to się nie da. I tak naprawdę za chwilę też poznałem chłopaków. Dzień dobry, cześć, witam Was na kolejnym odcinku Otwockiej Turystyki Kulturalnej. Dzisiaj gości u mnie połowa, tak? Cały czas jesteście kwartetem? Połowa grupy Świdermajer Orkiestra. Radek Zagajewski, Marcin Michiek, Michalczyk. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się Dzień cieszę, dobry. że się widzimy. Pierwszy raz przed kamerami, bo już nie pierwszy raz robimy wywiady i spotykamy się mówiąc o Waszej muzyce, ale pierwszy raz przed kamerą, nowa formuła. I spotykamy się tutaj z kilku powodów. Po pierwsze, świętowaliście niedawno dziesięciolecie zespołu. Nie wiem, jak to się stało, że to już 10 lat. Po drugie, za chwilę koncert. A po trzecie, zapowiadacie podobno jakieś zmiany, coś nowego w brzmieniu. Opowiedzcie najpierw o tych najnowszych newsach zespołowych. Najpierw o najnowszych. No tak, trochę się u nas zmienia. Dobieramy różne formy do różnych, że tak powiem, wydarzeń, do różnych okoliczności. W zasadzie w dużej mierze z tego to wyszło. Radek też może dobrze powiedzieć, bo jest autorem części koncepcji. Jak to się zmienia i co ma się zmienić? Chcieliśmy przede wszystkim wrócić do korzeni tego zespołu, bo z takiego, znaczy nowa formuła będzie formuła akustyczna. I stąd się ten zespół w ogóle wziął. Takie naturalne granie na instrumentach akustycznych. I chcieliśmy po prostu do tego wrócić. O tyle jest to trudne może w tej chwili, było, bo myślę, że się uparaliśmy, a niedługo, bo jesteśmy przed premierą w ogóle tego wszystkiego, więc to wszystko jest bardzo świeże i no nie mogę się doczekać, nie ukrywam, że może być fajnie, przynajmniej dla nas. Rozumiem, że właśnie 8, czyli w najbliższą sobotę, będzie premiera tej nowej odsłony? Czy jeszcze nie? To będzie ten To koncert. będzie w ogóle prapremiera tych wykonań, tych aranżacji, tej całej sytuacji akustycznej, no bo nie wracamy jakby do tego, co było tam wiele lat temu, jak chłopaki grali, jak były początki zespołu, tylko no robimy to jakby na nowo, ale w tym duchu. No bo trochę inny instrumentarium, prawda? Cały No czas zdecydowanie w nie ma ogóle już największa harmonii. trudność tak naprawdę jest w tym taka, że jest nas tylko czterech, więc tych instrumentów jest niewiele. Przy założeniu, że to ma być proste i surowe, no to się robi tak, no trzeba to mądrze wypełnić, żeby to nadal było atrakcyjne dla słuchacza, żeby muzyka zabrzmiała pełnią. Zwłaszcza, że chcecie być akustyczni, bo niby dzisiaj można się wesprzeć elektroniką na różne sposoby, no ale to jakby przeczy idei akustycznego grania, tak? Czy jednak można też wpleść coś mimo wszystko? Jak to się robi? Można, co kto chce, jakby, nie? Tylko. No takie mamy założenie, to znaczy, no nie oszukujmy się, to też nie jest stricte akustyczne granie, takie w ogóle bez prądu, bez niczego, bo no to moglibyśmy tutaj zagrać w ten sposób, prawda? Jeżeli chcemy mieć audytorium jakby troszeczkę większe, tych kilkanaście osób, kilkadziesiąt, no to trzeba się wesprzeć jakimś nagłośnieniem, a za tym idzie parę rzeczy takich, że no, jakaś tam elektronika w tym uczestniczy. Natomiast same brzmienia, same instrumenty są bardzo naturalne, bardzo takie pierwotne. Ale co, na przykład ty odkładasz gitarę elektryczną Nie na ma ten? w ogóle gitar elektrycznych.
No właśnie, przecież wy zawsze na tych elektrykach twoje solówki świetne. Tak, tak. Tak było i to będzie też, oczywiście. Tylko na gitarach innych po prostu. Troszkę nam się ta formuła, ta elektryczna nie znudziła, tylko zaczęliśmy mieć pewne jakby bariery takie, że możemy zagrać tylko na większej scenie, tylko na dla większej publiczności, bo to samo z siebie generuje dużo hałasu. To jest głośne po prostu. Jakby same bębny przede wszystkim to jest moc i tak sobie wykombinowaliśmy, że będzie bardziej kameralnie, będzie bliżej odbiorcy. Tamta formuła w ogóle jest w odstawce, czy po prostu będą funkcjonowały obie równocześnie, zależy od potrzeb? Alternatywa. W tej chwili mamy taki humor, mamy taką w ogóle chęć wielką, żeby pograć właśnie małe rzeczy, blisko ludzi, kameralny w sposób taki właśnie z dużym kontaktem. Ale jak trzeba robić hałasu na dużej scenie, to będziecie jesteśmy też gotowi w każdej chwili, nawet w dużej imprezie festiwalowej. Okej. Okay. No bo warto w ogóle przypomnieć, nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, że zespół 10 lat temu powstawał, nazywał się Schwiedermeier Band i chyba na początku też był czteroosobowy, tak? Czy więcej by było? W zasadzie tak. No to była taka robocza nazwa z hasła, to swoją drogą pozdrawiamy Tomka Wrzostka, który rzucił to pierwsze hasło. I powstał zespół faktycznie. Najpierw we czterech się spotykaliśmy jeszcze w salach muzealnych w Muzeum Ziemi Otwockiej, bo nas tak ugościli, więc w zasadzie można powiedzieć, że wróciliśmy do tego. Jeśli chodzi o ilościowo, prawda? Początków, tak. Ale z kolei w kulminacyjnym momencie to chyba tam z 6 czy 7 was było podejrzewane. Tak. Nawet chyba 9 osób było. Nawet, no, bo przecież były i sekcja denta wręcz, nie mieliście saksofony, Maćka. Tak, ja to pamiętam takie właśnie. Akordeon, przeszkadzajki, wszystkie tego było dużo. A później, te kilka lat temu, znowu wróciliście do takiego bardziej składu kameralnego, czteroosobowego. Zostaliście z klasycznym instrumentarium, czyli gitary, tak, bas, i zrobiło się tak bardzo klasycznie, tak, bardziej tak, rockowo. Tak rockowo i też te piosenki zaczęły troszeczkę ciążyć bardziej. Trochę nam się to podobało, a trochę to odbiegło jakby od pierwotnej idei tego składu, tego zespołu. Więc no, teraz dajemy szansę piosenkom zaistnieć w sposób taki bardziej naturalny, tak jak były pisane. No bo to też zależy, na przykład jak graliśmy w tym roku na tym Roots Music Festiwalu, no to tamta forma pasowała. Tak. Ale ważne, też bardzo ważny jest ten kontakt z publicznością, z ludźmi. To koncert to jest nie tylko to, że przychodzimy, gramy muzykę, czy tam, tylko to jest spotkanie. A dużo takich spotkań jest w fajnych miejscach, klimatycznych i to już nie do końca pasowało. Mówię, w tej Proximie jak najbardziej się zgadzało. Są jakieś małe ogródeczki przy kawiarni, przy czymś, gdzie często chcielibyśmy zagrać, gdzie na przykład mamy propozycje, ale z kolei już te bębny, cała perkusja, gitary elektryczne, to ten klimat trochę się gryzie, stąd też taki pomysł na ten powrót do korzeni i do takiej muzyki korzennej. No to sporo się pozmieniało. Czyli też ten zestaw perkusyjny będzie skromniejszy teraz w tym zestawie, czy w ogóle nie ma perkusji? To jest chyba największa różnica, bo jakby zestawu jako takiego nie będzie w ogóle. Czyli za czym Bartek Sendek? Pozdrawiam Bartka, zasiada. Bartek Sendek, perkusista nasz kochany, usiądzie sobie na kachonie, na takim pudełku, w które będzie klepał między nogami i to jest jakby podstawa jego brzmienia. A po akordeon sięgnie, czy niekoniecznie? Nie. Bo to jednak był też bardzo charakterystyczny element brzmienia Schwiedermeier Orkiestry. No. Tak. Tęsknię za to trochę. Tak? Czasami tak. Aha. Ale on nie chciał, tak? Jak woli jednak jest perkusistów. No Bartek by nie chciał i... No i druga sprawa, wiesz, jak gra czy na perkusji, czy na kachonie, to ręce ma zajęte. No nie, no musiałbym tak, musiałbym po prostu zmienić na chwilę instrument. Okej, no dobra, bardzo jestem tego ciekaw. To może powiedzmy od razu, że będzie można posłuchać zespołu w najbliższą sobotę 8 czerwca. Gdzie? O 19:00 gramy w ramach imprezy Domy Otwarte, na którą serdecznie Państwa zapraszamy i z tego miejsca też pozdrawiamy Stowarzyszenie Schwiedermeierowie, które organizuje tę imprezę w ramach tej imprezy gramy przy Schwiedermeierze na ulicy Mickiewicza. Ale wcześniej sprawdźcie, gdzie to jest, bo trzeba wejść w podwórko w bardzo klimatycznym miejscu, na bardzo klimatycznej werandzie. Mickiewicza to jest generalnie w stronę plaży miejskiej, tam ta okolica, nie całkiem niedaleko.
I my jeszcze damy gdzieś tutaj jakiś link, żeby ułatwić znalezienie tego miejsca. Zwłaszcza, że koncert poprzedza zwiedzanie Fidermajerów w domu, tak, prawda? Przez cały dzień będzie można zwiedzać różne domy, które właściwie udostępniają. No w zeszłym roku ta impreza Świdermajerowie ją zrobili w ramach festiwalu Świdermajer i była po prostu hitem. Tłumy ludzi, a przede wszystkim, no ja sam mam ciarki, bo możliwość wejścia do tych Świdermajerów, czasem gdzieś na wieżyczkę, dotknięcia tego, tej historii, tego klimatu, także wydarzenie było po prostu obłędne. Polecamy. A nie jest to na co dzień dostępne, więc jeżeli ktoś to ogląda jeszcze przed 8, to warto się zainteresować, bo no, taka okazja może się zdarzyć za rok, a może nie. No tak. Chociaż na szczęście druga edycja, więc sugeruję to, że może to będzie rzeczywiście coś cyklicznego. Wspomniałeś o festiwalu Świdermajer, z którym jesteście mocno złączeni, nie tylko nazwą, ale chyba tam debiutowaliście, tak? Zaczęło się troszeczkę, być taką formacją festiwalową niemalże, jako gospodarze. Bo to się trochę tak zaczęło, że na pierwszym festiwalu Świdermajer gdzieś tam łaziłem po tych imprezach i przyszliśmy z harcerzami, ja na gitarze miałem wypalony jakiś tam wzorek Świdermajerowy, no i właśnie tutaj Tomek Brzostek mówi, o to może jakiś Świdermajer band, więc w zasadzie zaczęliśmy się na pierwszym festiwalu Świdermajer, ale taką swoją premierę, żeby zagrać, mieliśmy na tym drugim festiwalu. I co? No i co roku było tak, ja jestem w trudnej sytuacji, bo z jednej strony jestem tu w zespole, z drugiej strony też jestem współorganizatorem festiwalu Świdermajer, więc tak nigdy się nie pchałem do przodu, żeby nie było, że tam załatwiam, no, żebyśmy koniecznie zagrali. No, ale publiczność was chciała. Ale co roku padało, wiesz, że nie, musicie zagrać, no dobra. I tak się udawało, a w tym roku niestety festiwalu nie ma. No w tym roku festiwal się nie odbywa, ale nie jest powiedziane, że to już tak będzie. Znaczy ja liczę na to, że to będzie czymś w rodzaju takiego biennale właśnie, co 2 lata na przykład, żeby formuła się szybko nie wyczerpała, żeby ludzie chcieli przychodzić, żeby się nie mieli czasu znudzić, żeby zatęsknili, tym chętniej przyszli. No mam nadzieję, że w takiej formule to będzie. No koncepcje i pomysły są różne, ale to już temat rzeka. Dobra, to tu trzeba będzie Sebastiana może zaprosić Rakowskiego na spytki, żeby to się opowiadał o tym. Powiedzcie mi tak, przypomnijmy w ogóle, że poza wami wspomniany Bartek Sendek jest jeszcze czwarty członek składu, czyli Piotr Kostrzewa. Kostrzewa, basista. Basista, tak. No i człowiek, który wielu talentów, człowiek, wielu możliwości, człowiek instytucja. Tak. Świetny organizator na pewno. On też jest kimś w rodzaju takiego trochę za sprawy menedżerskie zespołu odpowiada. Jaki macie podział obowiązków poza samym graniem? Wiesz co, no nie ma plakietki menedżer, prawda? Nie robimy czegoś takiego, że to jest aż tak wpisane, ale po prostu jeżeli jest jakaś rzecz do zorganizowania, to Piotrek. To Piotrek już ma połowę ogarnięte, zazwyczaj się okazuje. No tak, zwłaszcza, że od lat robił tak świetny organizator różnych koncertów, w których wiele Państwa na pewno bywaliście. Słuchajcie, czy ta nowa, bo widziałem też, że mnie wrzucaliście jakieś ze studia fotki. Czy to znaczy, że też rejestrujecie tą muzykę w tej nowej odsłonie? Będzie coś się ukaże, jakieś wydawnictwo nowe? Wiesz co, wydawnictwo, na razie nie myśleliśmy o wydawnictwie. Bardziej faktycznie chcieliśmy zarejestrować, nie jest, że cały materiał, bo gramy i utwory najnowsze, i utwory starsze, i w zasadzie takie, które jeszcze nigdy nie były rejestrowane, ale chcieliśmy cokolwiek, powiedzmy, zarejestrować, żeby też podzielić się z tym, pokazać i z jednej strony pokazać ludziom, żeby zaprosić na te koncerty w tej formie, a z drugiej strony, żeby też uderzyć do innych miejsc, właśnie do tych kameralnych miejsc i po prostu mieć coś, wiesz, w ręku, pokazać, że słuchajcie, no coś takiego. Okej, ale też wasza muzyka jest już, o ile wiem, dostępna właśnie w formie elektronicznej, tak? Gdzieś macie swój kanał, gdzieś na YouTubie, tak? Spotify. Można tam już te rzeczy znaleźć? Te rzeczy nie i jeszcze w sumie nie gadaliśmy, czy te rzeczy tam będą, czy nie. Tak, ale ogólnie jeżeli chodzi o muzykę, no to jest dostępna gdzieś tam na streamingach, głównie to jest Spotify, gdzie te wszystkie dotychczasowe wydawnictwa, i pierwsza płyta, i druga płyta, i single są. Ja bardzo mocno o to parłem, bo tak no co, no ludzie, co z tego, że ktoś kupił 7 lat temu płytę, jak już często nie ma gdzie odtworzyć, więc no to było trochę tak, że ci ludzie, którzy z nami są od lat, żeby też im ułatwić możliwość słuchania. To jakby głównie przyświecało tym podzieleniem się, ale co? Ale no, te utwory, nagraliśmy 3 utwory,
w ramach takiej powiedzmy sesji na żywo, bez większych kombinacji i, no i na pewno w jakiś sposób się tym podzielimy, ale raczej nie będzie to wydawnictwo płytowe i w ten sposób. No ale nowe kawałki powstają, jak słyszę. Cały czas jednak pracujecie też nad kompozycjami, nowymi tekstami. Problem polega na tym, że doba ma 24 godziny, a każdy z nas coś jeszcze dodatkowo robi. I czy powstają? Tak. Robimy coś, działamy w tym kierunku. Z tym, ja nie popędzam, ja tylko pytam, czy coś się dzieje. Wiesz, to tak wygląda, że dopiero przygotowywaliśmy się do koncertu na dziesięciolecie, zagraliśmy ten koncert na dziesięciolecie, później przeformułowujemy całą naszą muzykę na to, żeby grać inne rzeczy, no więc trochę po prostu tego czasu brakuje, żeby wszystkim się porówno zająć. I to jest tak, jak przygotowujemy się do tego grania akustycznego, no to trochę te robienie nowych kawałków schodzi na dalszy plan. Teraz już jesteśmy gotowi do grania. W sobotę 8 czerwca gramy pierwszy koncert, w czerwcu jeszcze gramy na otwarciu ogródka letniego w stacji Falenica. Tak. No właśnie, coś powiedz więcej jeszcze o planach koncertowych na ten sezon. Co się będzie działo? Dalej to będziemy chyba informowali. Wiesz co, nie możemy teraz jeszcze tak zdradzić konkretnych rzeczy. Są fajne pomysły, są fajne koncepcje, ale to jest wszystko jeszcze w kwestii ustalania, więc no, wiesz, nie mogę podać terminu, nie mogę podać innych rzeczy, no to, okay, to, trzeba, to trzeba poczekać. Wy jesteście z bandem, który taki zawsze kojarzył się bardzo lokalnie przez tą Schwiedermajerową swój kontekst cały, ale z tego co wiem, no to jeździcie też i gracie poza otwockimi okolicami, prawda? Zdarzało wam się gdzieś jeździć w ogóle dalej w Polskę? Jak wy jesteście przyjmowani, nie wiem, na Podlasiu czy gdzieś, bo wiem, że gdzieś chyba tam graliście, tak? W takim miejscu. Graliśmy na Karczaku, na ekofestiwalu. Tak, ekofestiwal, że się nazywa? Nie eko. Fantastyczne miejsce. Fantastyczna impreza, fantastyczny organizator i jechaliśmy z taką trochę duszą na ramieniu, nie? Bo to nie do końca był idealny nasz klimat. Bardziej folkowe rzeczy. Bardziej etniczne. Bardziej etniczne. Także my troszeczkę odstawaliśmy. Byliśmy nawet jak na nasze standardy, to byliśmy zbyt zachodni, można powiedzieć. Zbyt popowi może, nie? Ale gdzieś tam to się... fajne przyjęcie. Było bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. W ogóle pozdrawiamy Górala, kochanego organizatora i... No to się odbyło i mamy bardzo fajne wspomnienia związane właśnie z tym koncertem, z tą imprezą. Wiesz, jedziesz tam, jesteś niby, jedziesz z obawą, że nie do końca pasujemy, bardzo chcemy zagrać, ale nie do końca pasujemy, a odbiór jest pozytywny, odbiór jest fajny i ludzie też gdzieś pytają o ten Otwock. Przy okazji jesteście tak ambasadorami Otwocka, nie? W wielu tekstach jest Otwock obecny. Wiesz, no trochę też o to chodziło, nie? No tak, jest super, że można z tym wyjść gdzieś na zewnątrz, żeby cały czas w tym własnym sosie tutaj się gdzieś nie kotłować, nie? Tylko jednak pojeździć. No mam nadzieję, że będzie więcej okazji, żebyście gdzieś mogli się pokazywać światu. Są na to pomysły, są na to plany. Dużo zależy też od pogodzenia jednej pracy, drugiej pracy, rodzin naszych prywatnych rzeczy. Ale teraz z racji tego, że trochę zmieniamy instrumentarium, może będzie łatwiej, bo najprawdopodobniej będziemy w stanie się zapakować w jeden samochód. No tak, skoro perkusji nie ma, to jest trochę łatwiej na pewno. Wspomnijmy, bo był to wyjątkowy koncert jubileuszowy, wydarzenie z okazji dziesięciolecia, to było w grudniu zeszłego roku? Tak. Grudniu zeszłego roku. Niezły koncert w klubie Smog. Zebraliście tam chyba prawie wszystkich, którzy przez te lata się przewinęli. Było wielu wyjątkowych gości. Opowiedzcie trochę o przygotowaniach i jak to wyglądało z waszej strony. Jakie emocje temu towarzyszyły? Emocje duże. Znaczy, no najpierw zaczęło się od koncepcji, że tak 10 lat, to może by coś zdziałać. I tak gdzieś na początku w głowie miałem, że ten festiwal Schwiedermajer byłby dobrą okazją, ale później się okazało, że... Znaczy, dwie rzeczy się zbiegły. Jedno, terminy, że to by trzeba było od pomysłu, po prostu krótki czas do tego, żeby to zrealizować. A z drugiej strony, że koncert taki, nie wiem, w ramach festiwalu czy coś, to jest zawsze jakaś czasówka, ktoś po kimś, ktoś przed kimś, to wszystko trzeba dograć, więc może po prostu lepiej zróbmy to jako oddzielną imprezę, taką urodzinową. No i założenie było, że przede wszystkim, żeby się spotkać.
właśnie spotkać się z ludźmi, z naszą publicznością, z naszymi przyjaciółmi, ale też spotkać się właśnie z tymi ludźmi, z tymi przyjaciółmi, nie powiedzmy z zewnątrz, tylko z wewnątrz zespołu, którzy grali w tym zespole. Bo podkreślmy, że nikt się z nikim nie pokłócił, prawda? Wy cały czas się kumplujecie z pozostałymi członkami zespołu. Cały czas każdy ma trochę jakąś inną koncepcję na swoje muzyczne życie, więc trochę się drogi rozeszły, ale jesteście cały czas przyjaciółmi. To jest chyba naturalne, no bo lata mijają, ludziom się zmienia przecież, zmieniają się priorytety przeróżne. Niektórzy stwierdzili, że nie mają czasu już na ten zespół, więc jakby tak to wygląda. No tak. Natomiast ten koncert był dla mnie przynajmniej bardzo wzruszający z tego względu, że ci wszyscy ludzie znaleźli czas tego wieczoru, zgodziły się terminy i oni chcieli. W ogóle atmosfera była fenomenalna, bo no to jest niezwykłe, jak się robi coś i uczestnicy, wcześniejsi autorzy piosenek i nadal jakby siedzą w tym, są w tym emocjonalnie, to było coś niesamowitego. Widać było radochę na scenie, z każdego biła po prostu fajna energia. Było bardzo gość, no Piotrek Rychlec, który też czas przecież nagrywa chyba regularnie, tak? Prawie wszystko, jeśli nie wszystko, co zrobiliście, nagrywał Piotrek. Tutaj też za klawiszem usiadł. Muzyk związany między innymi z Zakupowerem. Też jest tutaj nasz odtwórca. Mam nadzieję, że trafi na to jedno z tych szydeł właśnie długo. Uda mi się go tam zaprosić. Była Ewelina Flinta. Tak. Kto tam jeszcze się przewinął? Marcin Kałuski, prawda? Jeden z założycieli zespołu. Tak, Marcin Kałuski, Maciek Łabucki, Maciek Czarnecki był, który wyjechał do Anglii. Okazało się, przecież, że chwilę wcześniej wrócił, więc Tomek Garboliński. Tomek Garboliński, no właśnie. Wiesz, wszystko się po prostu zbiegało tak fantastycznie, sklejało. Wiadomo, to była ogromna praca logistyczna, no bo wcześniej trzeba było zrobić próby. No tak, wiesz, jakoś to jakieś aranże troszeczkę było zmieniane pod tą potrzebę. Podzielić te piosenki, kto gdzie ma czym się zająć i tak dalej. I to tak, no to też było takie wyzwanie, żeby rozdać piosenki tak, żeby każdemu pasowało. Nie? Więc to, i to chyba się też udało, tak mi się wydaje, że ładnie poszło. I, no i tak. I żeby jeszcze właśnie każdy ma zagrać w tej piosence, jeżeli dwie osoby grają w tej piosence, to trzeba terminy dogadać, to wszystko, a jeszcze koncepcja, że na finał gramy wszyscy razem, no to dopiero, wiesz, ty mówisz, że w Smoku na scenie była frajda, wyobraź sobie jaka frajda była w małej salce prób, jak się wszyscy tam kitraliśmy z tymi instrumentami, z tym... No ciężko było się ruszyć, ale właśnie te emocje były super, nie? Że spotykamy się na tej próbie, jest fajnie, gadamy, w końcu no, trzeba zacząć grać, trzeba zacząć próbować, ale to granie nadal dawało radość, dawało emocje, więc to było fantastyczne. A zarejestrowany został ten koncert? Może było na kamerze nagrane? Żeby to kiedyś, kurczę, wydać? Zostało nagrane i audio, i obrazek też jest. Też jest, no to super. A czy coś z tego wyjdzie, jak to pewnie tak, no. Zresztą na pewno chcieliśmy mieć pamiątkę. No. Tak jest. Ale tak jest, jakieś coś, za jakiś czas myślę, że wiele osób chętnie sobie przypomniało, żeby obejrzeć takie wideo, nie? Z takiego wydarzenia. Może przy okazji kolejnego jubileuszu. O, i teraz już nie trzeba grać koncertów, tylko będziemy puszczać wideo. Tak, albo tak jak ABBA, która ma po prostu wygenerowane chyba, tak? Jakieś są, podobno oni dalej koncertują, tylko są to ich takie awatary wyłącznie na scenie. Nie wiem, czy hologramy, czy jak dzisiaj ta technika pozwala na takie rzeczy, że po prostu artysta w czterech miejscach naraz występować, nie? Mieliśmy nie zdradzać przyszłych planów. Okej, o hologramów przejdziemy. Radek, ja chcę ciebie troszeczkę teraz jeszcze popytać, bo ty jesteś... stosunkowo świeżym członkiem zespołu, bo grasz już jednak parę ładnych lat. Ile, jak długo jesteś w grupie? Doszedłeś do nich troszkę później, prawda? Ojej. W 18 chyba, tak? Jakoś tak mi się wydaje. Czyli 6. Czyli około 6 lat. No. Jesteś tak zwanym elementem napływowym. Pojawiłeś się, tak. Jak się odnajduje? Tak samo jeśli chodzi o Otwock, bo przecież tutaj też przeprowadziłeś się, prawda? Nie jesteś z Otwocka. I jeśli chodzi o zespół, jak się odnajdujesz w ogóle w otwockich realiach, jak się tutaj mieszka, żyje i jak się czujesz jako część Fiedlermajer Orkiestry? Pewnie dobrze, skoro jesteś w tym składzie od 6 lat. Więc tak, ja się wychowałem w Warszawie i jestem stamtąd. Nie przyjechałem gdzieś tam z końca Polski, tylko właśnie ze stolicy tutaj i cóż, bywało różnie. Bywało bardzo fajnie, bo wiadomo, bywa tu pięknie,
głównie jeśli chodzi o przyrodę, no jestem fanem w ogóle i to coraz większym mojej ukochanej rzeczki Świdra. Natomiast bywały też ciężkie chwile, przeróżne, no bo wszyscy, którzy tu mieszkają, no wiemy jak bywa, prawda, tak. że to jest trudne. I nawet miałem myśl, żeby z powrotem jednak się wynieść stąd, ale który to był rok? 14 chyba, że trafiłem na festiwal Świdermajer i to był przełom. To było coś niesamowitego, bo w jednym miejscu pojawili się ludzie, z którymi po prostu chciałem być. Poczułem się... Znaczy oni na co dzień są, tylko że są jakby rozcieńczeni w tej całej masie obywateli miasteczka. Natomiast tam się pojawili nagle wszyscy razem i to była ogromna siła i pomyślałem sobie, że to nie jest takie proste stąd wyjechać, że to się nie da. I tak naprawdę za chwilę też poznałem chłopaków. No i się zaczęło. A zdradźcie w ogóle, jak to było? Czy to ty zaproponowałeś, słuchajcie, może ktoś wam zagrał? Czy wy pomyśleliście, Radek, może być z nami? To było tak, że Maciek Łabucki, to znaczy on fizycznie, natomiast nie wiem, to pewnie jego pomysł był, zaprosił mnie i Ewelinę Flintę na koncert też w ramach festiwalu kolejnego. On się odbywał pod Urzędem Miasta. Tak, pamiętam ten koncert. Tam Bolek Błaszcz wtedy też chyba za wami zagrał, prawda? Tak, gościnnie. I tam wystąpiliśmy gościnnie właśnie z Bolkiem. A i to był ten pierwszy raz, tak? Pierwszy to był ten raz festiwal. W ogóle z chłopakami, pierwsza sytuacja taka. I to był zaczątek jakby taki, że fajnie się rozumiało. Tak, no ja też przeżyłem tam bardzo fajne chwile, bo to był też mój pierwszy raz z gitarą lezofoniczną na scenie, bo wcześniej tylko używałem jej w studiu, a tutaj poczułem po prostu tą siłę, że kurczę, gram swoje i mnie słuchają, ale to jest fajne. Także no, chciałbym to powtórzyć kiedyś w sensie takim, że to było parę lat temu, jeszcze dużo mniej umiałem, ale mam wrażenie, że wtedy się jakby wskoczyłem na inny poziom zupełnie, że zagrałem lepiej niż potrafiłem, dzięki w ogóle chłopakom też, dzięki tej całej sytuacji, bo no, energia na scenie była niesamowita i to było wielkie dla mnie przeżycie. A później minęło trochę czasu i Maciek mnie zaczepił właśnie, mówiąc, że Marcin Kałuski już nie chce grać, że może bym pograł, bo by się przydała druga gitara i tak dalej. No i mnie namówił. Okay. I tak zostało. I tak zostało. I no. Nie ma już Maćka. Maćka nie ma, a Radek cały czas jest. A ja się czuję chyba coraz lepiej w tym zespole, coraz fajniej. No to cudownie, no. Cudownie. Wiesz, warto wspomnieć, że to też trochę były takie elementy historii. Może Radek nie chciał powiedzieć, więc ja wyciągnę brudę. że razem z Eweliną grali na festiwalu Świdermajer, byli zaproszeni, grali pod Górewiczem. To wcześniejszym. No. I wtedy jedno, że... Był to paskudny rok, paskudna pogoda na festiwal, ale siedzieli dzielnie pod kocami na slajdowiskach na ten i oglądali, uczestniczyli właśnie w tej imprezie. A po tym jak zagrali koncert, zobaczyli nasz koncert, to powiedzieli, zaproponowali, że kiedyś jakbyśmy chcieli, żeby coś wspólnie zagrać. Nie wiesz, my myśleliśmy, że tak kurtuazyjnie, tak chcieli, żeby było miło, nie? Ale w końcu po jakimś czasie. Nie no, wyraziliście gotowość jakoś, a oni z tego skwapliwie skorzystali. Nie, to było w ogóle niesamowite zobaczyć zespół, który jest tak mocno stąd, związany jakby lokalnie, robi coś tak niesamowitego, fajne piosenki przede wszystkim. To, co mnie. To było jakościowe fajne od początku, prawda? To była dobra jakość i tekst. Nie tak, że po prostu znajomi, no to fajnie, że tam posłuchamy, tylko rzeczywiście to się podobało. Szczerze. To, że gram w tym zespole, to się wzięło najpierw z tego, że byłem ich fanem. To nie jest tak, że ja wiem, no ktoś zadzwonił i... Nie poszedłbyś po prostu z kimś, kto nie jest wart twojego czasu, myślę. Musiałeś ich docenić. No. Bywaliśmy przecież na koncertach, kibicowaliśmy chłopakom z Eweliną razem, mówię my, bo jakby... Jesteście parą. Tak, i
Kurczę, no to się wzięło właśnie z wielkiej sympatii i z tego, że po prostu byłem fanem tego zespołu. No i pięknie. Chociaż cieszę się to, że mówisz, że też cały czas się rozwijasz, że nawet teraz potrafisz już więcej niż kiedyś, a przecież wcześniej, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, popraw mnie, grałeś z Edytą Bartosiewicz, tak? Grałeś właśnie z Eweliną Flintą, także w mocnych składach, więc to nie jest tak, że no, musiałeś już umieć też dobrze radzić sobie z gitarą wtedy, te lata temu. No właśnie z tą gitarą to trochę później było, bo ja grałem jako basista głównie. A, byłeś basistą wcześniej. U Edyty Bartosiewicz. Okay. Grałem na basie. To jakoś tam z Michałem Grotem się zamieniliście, że tak powiem, bo on też chyba z nią grywał. Tak, tak, tak. No ja odszedłem, a Michał czyli Michał po tobie wszedł. Okej, okay, tak, dobra. Tak. A teraz też się możecie spotkać w sklepie po bułki od Focku, bo przecież no on też jest od Focczanina. I zdarza się, że się spotykamy i jest fantastycznie. To jest właśnie niesamowite, że wszystko jest blisko, wszystko jest takie... No... Bardzo fajny klimat. Natomiast zacząłem grać na scenie, zacząłem grać na gitarze u Eweliny, z Eweliną. Okej. Okay. Graliśmy koncerty takie właśnie akustyczne i taki koncert zagraliśmy wtedy na festiwalu. No wtedy to już nas było czwórka, bo jeszcze był perkusista. Natomiast z Krzysiem Kawałko, gitarzystą, i z Eweliną zagraliśmy bardzo dużo właśnie takich koncertów, takich właśnie akustycznych, które gdzieś tam tą formułę teraz robimy. Czyli znowu wiesz, jakaś tam forma powrotu do czegoś, co robisz wcześniej, co lubisz, czym się dobrze czułeś. Tak, no to jest takie klasyczne granie, tak się robi to po prostu, więc to też nie jest tak, że nie wiem, to wymyśliliśmy kiedyś i teraz powielamy jakby pewien nasz pomysł, tylko to taka formuła. Taka klasyczna formuła. No super, super. Bardzo jestem tego ciekaw w takim razie. Panowie, czy są jeszcze jakieś wątki takie, które warto byłoby teraz tak poruszyć w tej naszej bieżącej rozmowie? No na pewno chcielibyśmy podziękować za zaproszenie. Bardzo miło było się spotkać i Państwa też zaprosić na koncerty. Właśnie 8 czerwca w Świdrze u Grzegorza na werandzie. Ta koncepcja właśnie. Ulica Mickiewicza. Będzie link pod spodem, jak obiecałem. I w Falenicy 21 czerwca w piątek. Dobrze pamiętam? 21. Tak, tam są zawsze piątkowe koncerty w ogródku przy ulicy Patriotów w stacji Falenicy. I otwieramy ogródek stacji, także takim klimatycznym koncertem, a następne już bardziej letnie koncerty to zapraszamy do nas, czy na Facebooka, czy na Instagrama, na stronę. A jak ktoś ma jakiś pomysł, albo organizuje koncerty, no to po prostu zgłoście się do nich i zapraszajcie ich, niech grają, niech Świdermajer Orkiestra. Teraz właśnie mamy taką koncepcję muzyczną, że możemy zagrać nawet w przedpokoju. Tak. O, umiemy zagrać cicho już, także... Nawet mogą dzieci spać za ścianą z tego wniosek, jeżeli mają mocny sen. Bardzo Wam dziękuję, panowie. Do zobaczenia na koncertach, a Wam mówię do zobaczenia na naszej stronie Otwockiej Turystyki Kultura. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.